Test mikrofonu Shure MV7 nagrywanego jednocześnie przez swój interfejs USB oraz przez interfejs audio M-Audio M-Track 2X2, czyli no raczej tani interfejs i niezbyt drogi, jak wiemy, interfejs wbudowany w mikrofon. Mówię do mikrofonu z odległości około... 5 cm na wprost. Ustawienia wzmocnienia w interfejsie M audio, jak widać, są no, prawie na maksa, a ledwo tam się diodka zaświeca. Odpowiada to mniej więcej poziomowi wzmocnienia w interfejsie mikrofonu MV7 około 20 dB, 19,5 dokładnie. No i teraz za chwilkę puszczę to po nagraniu yy, dwa razy to samo nagrane przez interfejs wbudowany w mikrofon oraz przez tani interfejs M-Audio. Test mikrofonu Shure MV7 nagrywanego jednocześnie przez swój interfejs USB oraz przez interfejs audio M-Audio M-Track 2X2. Czyli, no, raczej tani interfejs i niezbyt drogi, jak wiemy, interfejs wbudowany w mikrofon. Test mikrofonu Shure MV7, nagrywanego jednocześnie przez swój interfejs USB, oraz przez interfejs audio M Audio M Track 2X2, czyli, no, raczej tani interfejs i niezbyt drogi, jak wiemy, interfejs wbudowany w mikrofon. Test mikrofonu Shure MV7 nagrywanego przez interfejs wbudowany oraz przez tani interfejs M-Audio M-Track 2X2. Test mikrofonu Shure MV7 nagrywanego przez interfejs wbudowany oraz przez tani interfejs M-Audio M-Track 2X2. Test mikrofonu Shure MV7. Test mikrofonu Shure MV7. No i jak słyszymy, różnice są, tylko niestety nie jestem w stanie powiedzieć, który ślad bardziej mi się podoba. Czy ten nagrany z wbudowanego interfejsu, czy ten nagrany przez interfejs USB M Audio M Track 2X2? Po pokręceniu oba się nadają, ale wydaje się, że nie ma się czego wstydzić ten interfejs wbudowany w mikrofon. Zwłaszcza, że nie użyłem żadnych korekcji, które są dostępne we wtyczce od Szur MV7. Także w przypadku droższych interfejsów, lepszych przedwzmacniaczy, warto tego szura podłączać przez porządny przedwzmacniacz. Ale jeżeli mamy coś taniego, jeszcze z niewielkim wzmocnieniem, to interfejs wbudowany w mikrofon całkiem nieźle się sprawdza. Dziękuję bardzo.